Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie pośle, Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się, dzień dobry. Ciągnie do Parlamentu Europejskiego i ciągnie. E, przygotowujemy się wszyscy do tych wyborów, e, część z nas kandyduje, ale to oczywiście jest element wielkiego maratonu, który mamy w tym roku i który kończy się w przyszłym. Mianowicie teraz wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią wybory do Polskiego Parlamentu i później na wiosnę 2020. Ale roku. po co te wybory przeprowadzać, skoro skyty na oznajmił całemu światu, że on wybory wygrywa I jedno i drugie i trzecie też. No właśnie, rzeczywiście to jest takie nawet całkiem zabawne, jak e, od kilku dni słyszymy polityków koalicji europejskiej, którzy mówią, że już zaraz was tu nie będzie w zasadzie już No, do Czaputowicza, przy, na przykład tak, co mówił. Pan Halicki. pan Halicki przy całym korpusie dyplomatycznym. No tam zaskoczenie, bo Andrzej Halicki do Parlamentu Europejskiego z platformy obywatelskiej startuje koalicji europejskiej. Z koalicji europejskiej, no wszyscy startują tak naprawdę teraz. E, z koalicji europejskiej, w zasadzie nawet ci politycy, których m, poglądy się wzajemnie wykluczają, bo tak Gdzie naprawdę tam politycy platformy PSL-u, SLD, partii tej m, Zieloni, tak, to są y, politycy, których gdybyśmy przeanalizowali, co chcą oni wprowadzić w życie, co deklarują, to ich programy nie tylko nie są kom kompatybilne, ale się wzajemnie wykluczają. I co to dla nas, wyborców oznacza? To oznacza, że mamy gwarancję, że na pewno to, co oni opowiadają w kampanii, nie będzie zrealizowane. Ale co oni opowiadają w tej kampanii? Przez żadnej kampanii na dobrą sprawę na tę chwilę koalicja europejska zwana również koalicją tęczową nie ma. No tak, to jest bardzo zabawne, bo słyszeliśmy przez ostatnie lata pytania do Grzegorza Schetyny, który na przykład pytany, czy chce relokacji uchodźców w Polsce. Czasem mówił tak, a co kilka dni zmieniał zdanie i mówił, że nie. Tak, nie, tak, nie. Nie wiemy do końca. Czy 500 plus będzie zabrane na drugie dziecko? Tak, nie, tak, nie. Nie ma konkretnej odpowiedzi. Czy 500 plus na pierwsze dziecko, to co teraz wprowadza Prawo i Sprawiedliwość, będzie zabrane, utrzymane. Nie ma jasnej odpowiedzi. 13. emerytura, to co już teraz od maja chcemy wprowadzić każdemu emerytowi i renciście, 1100 zł, również nie ma żadnej, jest kręcenie. Nie ma żadnej deklaracji, czy to będzie utrzymane, czy nie. Czy co to oznacza w praktyce, że nie będzie, tak że to e, zlikwidują. Ale odnoszę takie wrażenie, że w ogóle nie ma mowy tutaj o 500, plus o 13. emeryturze, czy o tej emeryturze matczynej. Wszystko jedno, o, o tym socjalu. Mowy nie ma. W tej chwili koalicja europejska skupiła się na ideologii. Bo to jest bardzo proste. Znaczy, drodzy Państwo, my y, realizujemy bardzo konkretny program społeczny. Dla nas bycie Europejczykiem to przede wszystkim oczywiście europejskie wartości, ale przede wszystkim doprowadzanie do tego, żeby każdy z nas, obywateli polskich, y, do wyrównał się, jeśli chodzi o standard życia, ten ekonomiczny, tą jakość życia. Stąd te nasze programy wspomagające choćby rodziców dzieci, te 500 plus 13 emerytura. Ale także na przykład program infrastrukturalny, to znaczy odbudowa tych połączeń komunikacyjnych PKS-owskich, tak, żeby żadna miejscowość, żadna wieś nie była odcięta yy, i żeby można było wszędzie po prostu dojechać komunikacją yy, publiczną. To jest projekt cywilizacyjny, zmieniający realnie nasze państwo. Wielki, projekt teraz... cywilizacyjny, wielkie Ajaj, Panie Pośle, przecież PKS-y już były. Były, ale to właśnie A, to zostały, zostały. To brzmi zlikwidowane. brutalnie banalnie, ale tak to wygląda. Zostały zlikwidowane. I to był wielki błąd naszych poprzednich rządów, z który. A my to po prostu odbudujemy. Ale a co w zamian? Takich projektów, takich konkretów dla nas ze strony platformy PSL-u i tej całej koalicji europejskiej nie słyszymy. Słyszymy sztucznie kreowaną wojnę ideologiczną. Nie, Oto... nie, są też inne aspekty. No, Widzicie pan, ja pana naprowadziłem, a pan od razu podejmuje temat. Jestem zobowiązany. Naprawdę, dla mnie to jest ułatwienie, nie? Ale chodzi mi o coś innego. Bo na przykład, Platforma Obywatelska czy PSL mówią, że chcą iść do Parlamentu Europejskiego po to, żeby godnie reprezentować Polskę. Po to, żeby odzyskać miejsce przy stole, które dzięki rządom PiSu utraciliśmy. Po to, żebyśmy byli dalej klepani po plezach i żebyśmy byli w gronie najważniejszych, a nie na peryferiach Europy. No, różnimy się tym, że my. Yy... To, co obiecywaliśmy konkretnego Polakom, zrealizowaliśmy. Tak, obniżyliśmy wiek emerytalny, transfery społeczne i bezpieczeństwo. Po raz pierwszy w historii będziemy mieli wojska sojusznicze w takiej ilości na wschodzie Polski. Ale w takiej to, to znaczy jakiej? No, będzie to konkretna liczba, która będzie odstraszać potencjalnego agresora. Czyli jaka to będzie konkretna liczba? No, trwają w tej chwili negocjacje, ale te. Ale pan wie, czy pan nie chce powiedzieć? poczekajmy do końca negocjacji, to jest proces międzynarodowy, ale będzie to liczba o takiej skali, zresztą to piszą amerykańskie gazety w ostatnich dniach. A wie pan, co ostatnio Wyborcza napisała? A, wy, a, a nawet wczoraj. w wiarygodnych gazetach, gazetach w Stanach Zjednoczonych, które opisują proces powstawania baz amerykańskich w Polsce, że to będzie liczba, która odstraszy potencjalnego agresora, bo o co chodzi w tych bazach? Chodzi o to, żeby potencjalny agresor, wszyscy wiemy, jaki to kraj, miał świadomość, że Gdyby zdecydował się kiedyś, nie daj Boże, na atak na Polskę, zaatakuje tak naprawdę największe mocarstwo na świecie. Wtedy trzy razy się zastanowi, wtedy do tego ataku tak naprawdę nie dojdzie. My to robimy po to, żeby nigdy do ataku na Polskę nie doszło, żeby odstraszyć. Ale uwaga, to wszystko myśmy zrealizowali. To jest nasz konkret. Z tym idziemy do wyborów. To się już zrealizowało, dotrzymaliśmy obietnic i te wszystkie projekty podkreślamy. To nowa piątka Kaczyńskiego to będzie zrealizowane także przed wyborami żeby wyborcy mogli, y, y, zweryfikować co postuluje Platforma odsunięcie PiSu to jest ich główny y, postulat nie wiadomo co będzie po tym odsunięciu bo nic więcej nie proponują Jak to, co będzie będzie LGBT. likwidacja wszystkich instytucji na trzy litery No i sędziowie będą karani posłowie też będą karani yy, będzie, czyli, że... czyli teraz tak wydaliście chleb Platforma zapewni Igrzyska yy... My rzeczywiście wpływamy na pozytywne zmiany w realnym życiu Polaków. Platforma będzie realizować zasłonę dymną. No i mamy próbę podzielenia nas Polaków, próbę podzielenia społeczeństwa. Pomysł, żeby, jak tutaj pan Rabi mówi, docelowo homoseksualiści adoptowali dzieci. No wiadomo, że większość Polaków na to się nie zgadza. Ibris zrobił sondaż dla jednego z tabloidów. Sama... Wynik jest dróżgocy dla Rafała Trzaskowskiego i dla Pawła Rabieja. Paweł Rabiej powolutku się wycofuje raczkiem i mówi, że to są, właściwie to było takie jego prywatne przemyślenia. No drodzy Państwo, to, co się dzieje w Warszawie, to jest konkret. To już proces został uruchomiony. To dzieje się już od jakiegoś czasu w Gdańsku i to dotyka polskie dzieci. Drodzy Państwo, to, żeby żebyśmy mieli tutaj całą jasność, nikt homoseksualistą w Polsce nic nie robi. Szanujemy wszystkich ludzi, także homoseksualiści, także homoseksualiści będą mogli skorzystać z, z obniżonego wieku emerytalnego, nie 67 lat, tylko na przykład jak jest pani, no to 60, pan 65, 13 emerytury. Wszyscy mamy tak samo, bo my nie, nie dzielimy Polaków. Natomiast, drodzy Państwo, Ale dyskusja, to chodzi o 500 plus. Dyskusja o to, czy tym grupom przyznawać specjalne przywileje, takie jak mają małżeństwa, które opiekują się dziećmi, no to jest dyskusja prowadząca nieuchronnie do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. No, ale właśnie o to chodzi. O to chodzi, chociaż już na przykład PSL tworzący koalicję europejską, czy mający świadomość, że przecież głosując na kandydatów PSL-u w ramach koalicji europejskiej, tak jak to było w Warszawie, przypomnę PSL w Warszawie. Był na piątce na listach Platformy Obywatelskiej, czyli wszyscy ci, którzy głosowali na PSL, to mają teraz Trzaskowskiego i Rabieja, i ten pomysł, właśnie jak słyszymy słów pana Rabieja, adopcji dzieci, to tak samo będzie w koalicji europejskiej. I dziwię się, no ludowcy mówią, pan Kośniak kamysz uroczego użył sformułowania, niepotrzebnie o tym mówiliśmy przed wyborami. No to już w ogóle go skompromitowało moim zdaniem, bo, bo yy, przyznał się, że błędem nie był sam pomysł koalicji europejskiej, tej yy, rewolucji obyczajowej, tylko to, że za wcześnie przed wyborami, a więc zanim Polacy mogą zareagować przy urniach wyborczych, o tym powiedzieli. No, no ale jest... właściwie dzień w dzień mamy tak, mamy jakiś wpis Pawła Rabieja i mamy konferencję prasową Władysława K... Kosiniaka Kamysza. To... Dzisiaj Władysław Kośniak-Kamysz, prezes PSL, wchodzącego w skład koalicji europejskiej, mówił, że nie, 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 PSL nigdy w życiu się nie zgodzi na to, żeby pary homoseksualne adoptowały dzieci. I po to oni są właśnie w tej koalicji europejskiej, żeby się temu sprzeciwiać. Panie rektorze, oni nie wprowadzą prawie żadnego europosła, nie będą mieli wpływu na to, co się dzieje, tak jak głosy. Na liście warszawskiej do niedawnych wyborów samorządowych też były zmarnowane. Głosowano na te piątki z list do Rady Warszawy na PSL i po prostu nabito tylko głosy kandydatom Platformy, którzy to robią w tej chwili na naszych oczach. Drodzy Państwo, pan Jarosław Kalinowski w innej stacji radiowej, komercyjnej powiedział że on jest za tym, żeby, żeby związki partnerskie były. Ja przeanalizowałem... Ale całej... później wszędzie mówił, już wycofywał się z tego, że, że ale nie. Ale pomysł? Tak nie to, to, to wycofywał się pewnie po interwencji, ale to pokazało sposób jego myślenia. Ale, drodzy państwo, ktoś powie, y, związki partnerskie, adopcja dzieci, to jeszcze daleka droga. Wszędzie na świecie, gdzie dzisiaj mamy adopcję dzieci przez związki homoseksualne, wszędzie, bez wyjątku, nigdy nie proponowano w pierwszym rzucie Właśnie adopcji dzieci przez związki homoseksualne. Proces wyglądał następująco. Najpierw mówiono, no tylko związki partnerskie, ale na pewno nie małżeństwa homoseksualne, nie tak zwane małżeństwo. Na pewno nie. Wprowadzono te związki. Mina, kie, mija rok, dwa, mówią. No, trzeba wprowadzić małżeństwa, bo skoro są związki, czyli to widzimy, że no to nie można dyskryminować, czego nie mogą mieć takich samych przywilejów jak małżeństwa, ale na pewno, tu gwarantujemy, tylko nam chodzi o te małżeństwa, nie będzie adopcji dzieci. No dobrze, wprowadzono małżeństwa, mijają dwa lata, skoro są małżeństwa, dlaczego... Wszędzie dokładnie ten sam schemat. Co więcej, drodzy państwo, w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej pan Rabiej dokładnie powiedział, że chodzi mu o realizację tego scenariusza. Że dzisiaj jeszcze, podkreślmy nie, ale docelowo taki jest projekt. Yy, jeszcze raz podkreślę naszym słuchaczom. Wszędzie, gdzie dzisiaj, a wiele jest niestety krajów takich na świecie, gdzie jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Nigdy na początku nie mówiono, że tak to się skończy. Mówiono, że będzie tylko związek partnerski, ale nawet związek partnerski, drodzy Państwo. Małżeństwo ma pewne przywileje, które dostaje od państwa w zamian za to, że wspólnocie, że państwu dostarcza kolejnych obywateli. Wszyscy wiemy, jak wielkim kosztem dla rodziny są dzieci. Jakie to są i koszt wyżyczenia, no nie, nie noce i tak dalej, ale też koszt ogromny finansowy, prawda? My, akurat nasz rząd daje 500, plus, stara się wspomóc, żadne inne wcześniej rządy tego nie robiły, ale mimo wszystko to jest daleko ponad 500 plus taki koszt. I dlatego państwo daje. Rodzinom pewne przywileje. Na przykład, że mogą się małżonkowie rozliczyć razem podatkowo. tak? Czyli krótko mówiąc, że płacą mniejszy podatek. No i w związkach partnerskich też I tego, by. Te związki partnerskie tylko chciały. pytanie jest takie: bo jeżeli ktoś się rozlicza wspólnie, płaci mniejszy podatek, to znaczy, że inni płacą wyższy trochę podatek. Tak? Że komuś się obniża, no to mu, żeby suma była taka sama, inni się dokładają. I teraz tak. Tu mają możliwość wspólnego rozliczania się rodzice, bo wydają ogromne pieniądze dla dzieci które są naszą przyszłością i w imię czego my mamy wszyscy składać się na taki sam przywilej dla dwóch panów czy dwóch pań dlatego że sobie patrzą w oczy szanujemy ich nic do nich nie mamy to jest w Polsce legalne mogą sobie mieszkać razem mogą sobie robić co sobie tam chcą ale dlaczego mamy im dawać wiem, czy, pieniędzy przywileje pan i państwo zwrócili uwagę na jedną rzecz że generalnie w związkach partnerskich chodziło o dwie rzeczy to, co było takim głównym, koronnym argumentem, to sprawa pierwsza, że gdyby ta ukochana osoba trafiła do szpitala, żeby bezproblemowo można było przy niej być, pytać się o stan zdrowia, tak? Mhm. Drugi aspekt, który był podnoszony, to było prawo dziedziczenia od razu, tak z automatu, żeby się to odbywało. Natomiast nic poza tym. Panie Teraz doszły kolejne albo postulaty, albo żądania, albo nawet wręcz roszczenia. Panie rektorze, jeśli chodzi, to, to są bardzo proste rzeczy. Po pierwsze, dziedziczyć można, jak ktoś chce przepisać komuś majątek, to sobie przepisze. Więc to jest żaden problem. Natomiast jeśli chodzi o odwiedziny w szpitalu, ja jestem za tym, żeby każdy, niezależnie od orientacji seksualnej, czy heteroseksualista, czy homoseksualista, mógł wyznaczyć poza najbliższą rodziną jeszcze jedną osobę. Yy, nie, zaprzyjaźnioną podkreślam Mówię też o hotelu tu nie ma żadnego problemu nie trzeba do tego tworzyć pewnego mechanizmu, zrównującego rodzinę z parami homoseksualnymi No to jest coś jednak jednak innego prawda i chodzi tutaj o to żeby nie dewaluować rodziny i żebyśmy nie dawały według pana istnieje coś takiego jak homolobby oczywiście że tak a w Polsce też też. Na pewno. O no skąd ta pewność? Bo to myślę, że każdy, kto był w jakimś środowisku, gdzie to środowisko jest silne i wpływowe, wie, że ci ludzie choćby z racji towarzyskiej się wspierają. No ale takie jest życie. No ale my nie ulegamy temu homologu. No i tym się może różniło od innych. Czy mniejszość środowisk. próbuje narzucić swój punkt patrzenia, widzenia większości, czy nie? Oczywiście to jest proces w wielu krajach. Natomiast Polska w życiu społecznym po pierwsze realizuje testament Jana Pała II. Naprawdę to trzeba na poważnie traktować, ale po drugie też podkreślmy, my zachowujemy racjonalizm. Nie wiem czy pan redaktor Wieczności słuchacze wiedzą, że na przykład w przeciwieństwie do wielu krajów w zachodniej Europie Polski kodeks karny okresu międzywojennego nie penalizował związków homoseksualnych. To znaczy, jak w odróżnieniu się było od kodeksów karnych innych we Francji, Wielkiej Brytanii, jak się było w Polsce homoseksualistą przed wojną, to nie było za to żadnej kary. Nie było przywilejów, ale nie było kary za granicą, również naszą zachodnią granicą. W wielu krajach, które dzisiaj nas lubią pouczać, czym jest wolność, tolerancja, tam były bardzo dotkliwe kary. Ja jestem za tym, żeby po prostu w Polsce była wolność, żeby nikogo w, w sposób specjalny nie wyróżniać. Rodzina jest pod ochroną, tak jak to było zawsze, a dodatkowych przywilejów nie dajemy z naszych podatków nikomu. A jak ktoś chce sobie ze sobą mieszkać, spędzać życie, proszę bardzo, Polska jest wolnym krajem. Sprawa będzie dalej grzana, kontynuowana? Temat również, czy nie? No, problem polega na tym, że y, koalicja europejska nie ma jak na razie żadnych innych rzeczy nam do zaproponowania. I to, że y, my o tym rozmawiamy, no to jest. Y, dla nich jedyna szansa, żeby w jakiś sposób podzielić ale Polaków. Ale sami mówią, zdobyć... żeby o tym nie rozmawiać, że my nie chcemy o tym rozmawiać, zajmijmy spokój i zmieńmy temat. I też bym wolał rozmawiać o zaproponowanych rozwiązaniach dla Polaków przez ko Koalicję Europejską, ale po prostu nic jeszcze nie zaproponowali. Nic nie wiemy, co oni chcą wprowadzić w życie. Polityka polega na tym, że staramy się urządzać świat według nas, według jakichś wartości, w które wierzymy, coś proponujemy, że jak dojdziemy do władzy, to urządzamy w ten sposób. U nich nic nie słyszymy, a jeżeli analizujemy... Ale dzisiaj usłyszeliśmy zapowiedź, programy, że w kwietniu coś usłyszymy i coś zobaczymy. Wzajemnie się na razie ich Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. nasze 30 Czas na serwis.